Cześć, Rokan z tej strony. Wznawiam tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Pomimo tego, że odcinki nie wychodziły regularnie, to jak widzicie, wznawiam, po prostu nagrywam odcinek po odcinku, jak zwykle mam. Mam dzisiaj wieczór dla siebie i nagrywam. Natomiast, no tak jak uprzedziłem w poprzednim odcinku, przez jakiś czas teraz, półtora, dwa tygodnie, ponieważ mam trochę dłubaniny w 3D po godzinach swojej normalnej pracy, no to w związku z tym zabraknie mi trochę czasu na wrzucanie regularnie odcinków. Niestety. Przykro mi z tego powodu, natomiast no cóż, gdyby YouTube zarabiał dla mnie tyle, co zarabia robota w 3D, to pewnie bym mógł wziąć pod rozwagę odpuszczenie sobie freelansu, natomiast no to jest taka kasa, że nie mam mowy, żebym przepuścił. Kurde, czego dam radę zabić w ogóle? Niewykluczone, że mogę nie dać rady. Powinien szybko wbić flaszkę. W razie co mam zawsze vanish. Dlaczego tego to jest tyle tutaj? To jest awykonalne w ten sposób. Kurde, no oni mnie zabiją w tym tempie lada moment. Shit. Leczenie. Dobra. Jeszcze chwila. I leżę. Dobra. Walisz? Okej. Uzbieram energię na maksa i spróbuję ich wszystkich załatwić. O tak. Dobra. Mamy to. To jest naprawdę, trzeba przyznać, że to jest fantastyczne w tej klasie. I sprawia mi masę frajdę. Naprawdę. A co się chyba zaatakowało? A, ja tutaj mam jeszcze zrobić jakiś bonusowy quest. Wiecie co, to zrobimy to, czemu nie? To nie jest jakiś wielki problem. Pod warunkiem, że tutaj nie biega 500 osób i tego wszystkiego nie trzaska. Właśnie wygląda na to, że tak się dokładnie to odbywa, bo wszyscy biegają z tym samym addonem. Więc siłą rzeczy robią to samo, co ja. Niestety. Robią te same questy. 2 na 10. Więc te strefy są najbardziej obciążone przez debilków różnych. Co tu mam jeszcze zrobić potem? 7 jakiś. Mobów. Cultivator Slain. To nie jest to? Nie. Czy uważasz, że się tu nie wpakować na któregoś z tych drzewce. Bardzo bym chciał tego uniknąć. Czy to nie jest generalnie ciężko, te moby nie biją tym mocno, przynajmniej te muchy. Ale nie wiem, co tu jest jeszcze do zabijania. Teraz się okaże, że będę musiał 5 razy to okrążyć, bo no, widzę, że ma 5 na 10, jeszcze brakuje mi. Tu tak, biegają ci sami ludzie, co przed chwilą w poprzedniej strefie. Mały bleed. Się pożegnajmy. Dobra. 6 na 10. Z tym nie mam ochoty się bić. Na szczęście na rogu. Mam wybór. Pod tym względem trzeba przyznać, że lubię tę klasę, jest strasznie sympatyczna. Właśnie, że można sobie wybierać. To rogue wybiera moment starcia z przeciwnikami, a nie przeciwnicy. Czyli można mieć od razu tak zwany position advantage. To kiedyś byłaby chyba taki talent. To się uzyskiwało przewagę. On dawał preparation, to się, przygotowania. I on pozwalał dodatkowy action point wyciągnąć przy zastosowaniu ataku, otwarciu ataku na przeciwniku z ukrycia. Nie wiem, czy teraz to w ogóle jest. Można go ogłuszyć? Invalid target. Bardzo bym nie chciał. Ile on ma HP?
4000, wiecie co, dobra. Lepiej by było, gdybym otworzył z ambusza. No, mniejsza z tym. Kopniak. Nie mam już podków, to mnie martwi tylko. A chyba wystarczy mi energii, żeby dziada ubić. Okej. No przykro mi. Ale on był na czerwono, więc znaczy, że jest zły w jakiś tam sposób. Tych mam pozabijać? Też nie. Jest jeszcze jeden rodzaj przeciwnika tutaj do ubicia i nigdzie ich nie ma. Podejrzewam, że wszystkich ktoś wybił. I trzeba poczekać na respawn. Dobra, tych mamy 10 na 10. Zostało 7 jakichś typków. Skoczymy na mounta, żeby się rozejrzeć z góry. I zobaczymy, czy coś tutaj jest. Tam są muchy. Jakieś osy, bardziej nawet niż muchy. Ta, tu lata jakiś typ i robi dokładnie to samo co ja, czyli na nich poluje. A tych trzeba pewnie pozabijać, tak jest. To sobie evasion. Te muchy na szczęście są łatwe do zabijania, więc... Tutaj założymy Blida, to się powinno załatwić. A tutaj założymy Envenom. Dobra. To jest 1 na 7 dopiero. A, tu jest następny, dobra. Czy chyba już ktoś skończył? Moja kolej. Ambush. Aha, tylko oczywiście on ma przedupasów ze sobą. Potrzebuję energii teraz, żeby się podleczyć. Mam też was lać? Czy co, nie chce mi się. Nie mam takiej potrzeby, żeby się z nimi szarpać. Po to mam te wszystkie triki, sztuczki brudne. Jeszcze 5. Żeby z nich korzystać, kiedy nie mam ochoty. To ja mówię, Rogue ma tą przewagę nad innymi klasami, że sam wybiera, kiedy chce walczyć i na jakich warunkach. I jest to fajne w tej klasie na pewno. Natomiast ma to też pewne wady, że tak naprawdę jest najmocniejszy w walce 1 na 1. Ma najwięcej, że tak powiem, sztuczek. Sam busza wyciągniemy. Za nadrzut do tego typu walki. Regrowth to trzeba zatrzymać. Regrowth to jest druidów czar leczący. Dobra. Szukamy następnego. Oni się będą teraz spawnować, już teraz widzę, że po kolei. Podejrzewam, że Blizzard stosuje tutaj tę taktykę, którą znamy z... Aha, tylko jeszcze oczywiście... Rozpocznij. Nie ustawiłem stopera. Stosuje tę samą taktykę, co w tych... Co ostatnio wam opowiadałem o tych botach, tak? Że zawsze musi być przynajmniej jeden mob do questu obecny w strefie. Pewnie się trzeba tylko rozejrzeć, bo się... To jest duża strefa, w sensie widzicie, ten respawn point jest całkiem spory. Na przykład może być tak, że pojawia się w drugim końcu strefy. No tak, takie questy lepiej robić, tak, dokładnie tak jest. Tylko lepiej tak jest questy robić z kolegami. Mam vanish? Jeszcze nie. Ale do końca walki nie mogę ich, kurczę. Nie mogę ich sapować. To poczekam, 13 sekund, dobra, powinno wystarczyć. Otwarcie. Zatrzymać regrowth. I vanish. I już. Ile zostało? 3 do zabicia. No i tak trzeba łazić po tej strefie, w tej z powrotem, wszystkich pozbierać. Strasznie to jest powolne i męczące. No ale cóż. Działa, no. Także... Tu jest chyba jeden, czy mi się wydawało. No jest, tylko znowu kurde przy tych potworach. I znowu się będę musiał uratować wybielaczem, żeby stąd zwiać. A nie chcę ich zabijać, bo to jest mnóstwo szarpania się niepotrzebnego. Minuta 20, no dobra, najwyżej, dobra, spróbujemy ich ten. Ambush. Envenom.
poszło tak źle. Dobra. Dwóch. Dwóch do ścięcia. Albo zdjęcia. Ładna starzęska. Fajnie to zrobili. To w ogóle jest w ogóle. To dosyć w ogóle ładna strefa. To miejsce. Podoba mi się to, jak ją zrobili. No i szukam następnego. No i znowu trzeba lecieć na drugi koniec pewnie, bo gdzieś tam się zrespawnił. Czy nie wiadomo, bo muszę zrespawnić w tam, gdzie przed chwilą coś. Nie, tu jest na przykład. Dobra, już widzę. Ale jest ta sama zasada, tak? Że. Jeden albo wcale. Znaczy, musi być jeden. Kopniak. I kończymy imprezę. Dobra, jeszcze jeden został tylko. O! Serio? O, zabiję na to jeszcze kogoś ataku przynajmniej. Jest. Mi go nikt nie zakosi. I znowu na drugim końcu. I znowu z mobami, ale widzę, że te moby to mają mało HP, więc... Ambush! I pożegnanie z Afryką. Nie muszę, kurde... Nawet nie straciłem... Aha. No dobra. Zrobione, zrobione. Spierniczamy stąd. 680 metrów w tamtą stronę. Uwzględniając jeszcze szczyt. Słuchajcie, level 32. Zostało nam 8 i podejrzewam, że nas przerzuci do BFA. Tak obstawiam. Ale mogę się mylić. No bo zakładam, że mnie to będzie trzymał do 40. Nie dłużej. Mam taką cichą nadzieję zresztą, bo chciałbym iść do przodu. No nie wiem, zobaczmy. Jakie to są strefy? 25, 25, 30, 50. Ojej, to mogę to do 50. Nie, mam nadzieję, że mnie każe tutaj do 50 levelować, bo to było straszne. No ale cóż. Jak mnie zmusi, to trudno, nie? Adon wie najlepiej. Mam zabić Malkora. Okej. A jak się do niego dostać? Jakby się do niego nie trzeba było dostać, to trzeba to zrobić na stealthie. O, tędy jest pewnie wyjście, co? O, jest, jest Malkor. Zrobimy mu otwarcie z ambusza. Nie potrzebuję zmarnowania kick, kurde. Mógłbym sobie przyzwać tego swojego pomocnika, ale... W gruncie rzeczy... Co to jest to? A, Poisonous Knife, dobra. Zaliczone, dobra, spadamy stąd. Mocny, 8000 HP. Aha, ja mam, znowu mam to wszystko... O Jezus, następna... No nie chciał mi, że mam to tłuc. Wszystko tutaj. A mogę to zaskipować? Mogę. I szczerze mówiąc, chyba nawet chcę. Nie chcę mi się tego robić. Dobra. Turing Quest 3. Spadamy stąd. Nie, bo nie chcę mi się tych bonusów robić, naprawdę. One nie są... Znaczy, dają duże expa bez przesady, nie? Iść do przodu questami. Zwłaszcza, że to jest dużo ludzi. Nie ma co to. Podejrzewam, że po to jest właśnie skipowanie, żeby nie tracić na to czasu. Tak to jest wymyślone, że jak widać, że jest dużo osób, które tłuką, to żeby się w to nie zagłębiać. Po prostu. Nie tracić na to czasu. Miscript Meyer. To lecimy tutaj, do tego tygla. Hub. Po polsku tygiel jest, to, no, tu widzę, że jest nawet flaga aliantów. Przymierza, muszę przestać. Alianci to walczyli w wojnie. To jest przymierza. To nie są alianci, tylko alliance. Muszę sobie wybić to z głowy. Come, speak with me. 17 gold? Ona za level będzie gorsza. Dobra, co to jest następne?
You bring news? I tu coś jeszcze jest. Mam z kimś zagadać? Nie wiem, co tu mam zrobić. Fly to the Iron Docks. Aha. Get the treasure. Znowu jakiś skarb mam zbierać? Nie chcę. Po co ja mam w ogóle te skarby zbierać? Nie rozumiem tego kompletnie. No. No mi każe te skarby zbierać. Może dlatego, że za nie jest duże expa. Nie wiem. Ale zobaczcie, jak ja muszę kawał lecieć. Ja tam za bardzo po co. Pewnie na miejscu jest bonus, który mam znowu zrobić. Mam te wszystkie bonusy natrzepać. Mi się tak nie chce tego robić. Jest autentycznie nudne. 16 minut. To są takie fragmenty. Za dużo już tego, za dużo razy robiłem już jakieś daily questy, farmiłem reputację w tej grze, żeby mieć frajdę zrobienia jakichś questów, kurczę, zabij 15 tego, 10 tego, to jest masakra. Jestem w stanie to zdzierżyć, jeżeli fabuła przesyła mnie do przodu, żeby skończyć daną strefę. To jestem w stanie to jak najbardziej zaakceptować, ale w momencie, kiedy mam... Get the treasure. No oczywiście, że jest tu w środku. O! Bazyliszki. Łobuziszki. Shiv. Dobra. No poszło tak źle. To jest to? Nie. A dlaczego? A, bo muszę stąd wyjść. Dobra. Czy to miał być ten skarb niby, tak? Pęknięte lustro. Waypoint complete quest. Dobra, tylko się stąd wydostanę. O. Byleby móc wsiąść na manta i lecimy stąd w cholera. Wybitnie. Albo to są jakieś waypointy. Gdzieś prowadzą w ogóle. No i co? A, na szczycie pewnie tej góry, tak? Albo pod tą górą. Też się może okazać, że to jest też jakaś opcja. Raczej pod niż nad. Jakby się miał tutaj ktoś dostać, tylko na przykład, nie, z jakiegoś powodu przepuścił cały gold i nie ma latającego mounta. Aha. To jest gdzieś w tej górze. Jak tam wlecieć? Pewnie od drugiej strony. Czy pewnie tędy potem da się wyjść? Nie wiadomo. No jak ja mam się tam kurde dostać, przepraszam bardzo. To jest następny zagubiony, z tym samym durnym addonem. Do bonus objective. Widzę, że mnie to nie ominie. Czy mam to robić jednak, tak? Tych mam pozabijać, 20. Okay. Siema. Mam radę ich 20 zabić? Czy 20 nie naraz, ale dałem radę tylu i zatłuc, więc... Być to do... Aha, tu się jakiś chyba utknął. A, on utknął skalę. Z tego nic nie będzie. Kurde, że muszę to zrobić. A wygląda to, że to jest w miarę szybkie, pod warunkiem, że te wazy są łatwe do zdobycia. A chyba nie są. Już wiem, że mi się to nie podoba, no ale co, cóż mam uczynić? Muszę to cholerstwo zrobić. Do bonus objective. Dobra, mamy max. Evasion.
To są te momenty, kiedy człowiek żałuje. O, tu jest waza. Że rok. Znaczy, rok ma zajebiste ale. Tylko, że potrzebuje potężnego giru do niego, żeby ono działało, bo naprawdę ma bardzo ograniczoną ilość zasobów, by je kastować. To jest największa wada. Niestety tego. Tej klasy. O, się rzuciły na kogoś chyba, nie na mnie. Z 5. 6. Może i na mnie. Robimy evasion tutaj. Tu się wpakujemy. 7 na 8. No masz. No to się przykitramy. Problem się na nich na nie władować. Wszystkich naraz znowu. Mam jeszcze chyba zabitych. Nie, no muszę ich jeszcze 8 zabić. Dobra, to wpakujemy tak. Temu ambusza. Siema. Hello. Chodźcie tu. Ale mocno nie biją na szczęście, więc łatwo się pozabijać. Numer 17. Zrobione. Wznieśmy się. To jest granica strefy questu. Tu jest wszystko nie tak, co być powinno. Tutaj nie ma jakiejś wazy ukrytej? Żeby można było sobie wylądować. Tu jest waza. Ciekawe, czy się na mnie coś rzuci teraz, czy nie? Nie. Dobra. Wazy wszystkie zostało trzech tych śmierdzieli małych. O jest. Nie wiem, czy słyszycie złość w moim głosie, ale ona tam jest. Dobra. Strasznie naćkane. Nie lubię, jak jest. Po co w ogóle tak ćkać mobami? To jest poza kontrolą jakąkolwiek. Siema. To jest 18. Potrzebuję jeszcze jednego. Coś mnie atakuje. Nie widzę skąd. A, tam z góry. Dobra, no mamy na to sposób. Aha. On jest zbugowany. No to on się chrzani. 19. I tu jest body pullem. Uda się zrobić go? Uda się. O, co to za paskudztwo? Żeby wrócił utęskniony lag. Dobra, teraz ja mam się gdzieś pod tą górę dostać. Nie bardzo mam pojęcie gdzie, jak i w jaki sposób. Czy tu jest jakieś wejście od... Może tu jest tym tunelem wejścia. A, dlatego taki był waypoint zagięty. Czy ja mam wejść tutaj? Nie, gdzie to było? Tutaj, o. Miałem wejść tędy. Bez jaj. Wygląda na to, że to jest to. Kurde, jakie wytrzymałe skinksyny, no. Strasznie wytrzymałe moby. Jakiś jeszcze mi podły poison zakładają. No zabierzesz go, no. Dobra. To trzeba robić otwarcie, ambuszem się w ogóle nie przejmować. Chodzi o to, żeby jak jest więcej niż jeden przeciwnik, jak najszybciej zadać jak najwięcej damage'u i się w ogóle nie bawić w te jakieś drobnostki. Thank you.
Kiedyś to powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz. Nie ma dobrego RPGa bez zabijania pająków. Dobra, może być was więcej, nie ma problemu. No męczą, męczą dupa, straszne. To mawia mój dobry przyjaciel Rusek dupczą flaka. Chyba tego ściągnę też na ciało, jak to się mówi. Nazwany bodym pulem. Tych bajków jest tutaj. O, a co to? Co to kurde jest? Czyżby on mógł ten quest robić w takiej fajnej maszynie, a ja się muszę ten tak męczyć? Dobra, ja się skitram. Chyba nie, to jest on ma po prostu jakiś wypas. Albo ja to robię źle. Coś mam jakiegoś groga zatłuc. Dobra, nie musimy się lubić. Najważniejsze, żebyś zginął. Najszybciej. Dużo ich tu. To mi wygląda podejrzanie. W sensie powinno się to móc zrobić jakąś fajną maszyną. Zobacz, ile to jest przebijania. O, to są kokony. O, masz. No to się wrąbałem. No, w sumie, szczerze mówiąc, to całkiem ładnie poradziłem. Gdzie ty uciekasz? Gdzie ty uciekasz? Ja tu mam niestety jakiegoś bossa zabić i obawiam się, że będzie niewesoło z nim, ciężko w sensie. Zobaczymy. Cóż to? Aha, to jest jakiś po prostu czar, który on rzuca. Tak, tylko kokonach są w ogóle zwłoki, którymi się karmią te małe pajączki, aż się wyklują. Dosyć. Mówią anglicy gruesome, czyli dosyć takie brutalne, krwiste wręcz nawet. Dobra, zdejmiemy tego dużego pajęczaka. I tak to chciałem zrobić, no dobra. Tych otwar się muszę jeszcze nauczyć. Chrzanie koncertowo w wielu przypadkach. Okej, okay. One mi coś zrobią? Te pająki nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby miał coś zrobić. Shift jest fajny, to jest nowa umiejętność. O, zobaczmy na przykład jak działa shift tutaj. O, on zadaje duży poison damage bardzo. Więc w ogóle spoko całkiem. Na przykład tak samo tu mogę tworzyć. Nie, nie, to jest już shift. No tak, bo ma długi cooldown. Szybkość ataku zdecydowanie. I jeszcze potrzebuję tych. Będę utrzymywał tylko wysokie staki szybkości ataku. To jest najlepsze co mogę zrobić tutaj, żeby jak najszybciej po prostu. No to są moby, które nie mają dużo HP, więc ja je po prostu będę rozwalał. O. Błyskawicznie. Więc mogę go utrzymać faktycznie na maksa poziomie. To jest dobre. 15 na 15, dobra. Więc już tego gówna ruszać za przeproszeniem nie muszę. Okej. Okay.
To jest halucynacja, tak? Co to jest? Ja powinien iść głębiej. Pale Finger. Ambush. A tak, szybka śmierć. O. Nie wiem, co to są za te halucynacje, skąd one się biorą. I tu gdzieś w głębi powinien być ten główny wredny zły. Tak mi się wydaje. O, jest. O, morda. Dobra, on nie będzie lekką walką chyba. Ile ma HP? 8000. Przyzywamy ziomów. Przyzywamy ziomów, żeby mi pomogli z nim, bo inaczej to będzie jakiś dramat. Możecie go zacząć bić? Czy oni mnie leczą? Czy co oni robią w ogóle? Aha. Evasion. Nie wiem, czy się to uda zrobić. O, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Shiv. Shiv go powinien wykończyć. Dobra, zrobione. Co za halucynacja. Dobra. No to zrobione. Jeszcze coś? Jeszcze halucynacja? Aha, bo to jest w ogóle... To muszę się tam odsunąć, bo on się pewnie zrespawnuje wcześniej niż... O. 10 staków halucynacji, Jezu. Nie może być tak, że jak ich zabijam, to skraca się czas debuffu? Czy to bez sensu jest? Cztery, trzy, jeszcze jedno się pojawi pewnie. Dwa. Tak. Dobrze. Teraz mi zostały do zabicia już tylko te Pale Fingers i muszę się stąd jeszcze wydostać. A to będzie niewesoła zabawa. Znaczy nie, no w sumie rogiem to może nie będzie tak źle. Nie mi zostało jeszcze? O. No tak, bo za to... Co mam tu jeszcze zrobić? Odsuń się, odsuń się. Tutaj wróg. Get the treasure. O Jezus, to jest jakiś skarb do wyjęcia. A no widzę, jest. Jak się tam wspiąć? Tak. Nie wiem, czy dam radę rogiem. Wyższą... Jakimś wyższym... Pewnie bym dał radę, ale... Znaczy to się da zrobić. Wiem, bo kiedyś tak skakiwałem. Ale... Nie gnomem. Dobra, to trzeba iść naokoło. Przejście jest pewnie tędy, tak jest. Wszystkie te układy jaskiń są takie same. Chciałem tylko... Bardzo się przemknąć niezauważony. Nie, tu jest ślepy zaułek. Bardzo chciałbym się przemknąć, tylko niezauważony. Żeby już nikim nie walczyć. Nie marnować czasu na to. A tu jest jakiś skarb. Ale do tego się pewnie nie mogę dobrać. Muszę się dostać tam na górę, a tam wejście jest... Z jakiejś pewnie dupy strony, znając życie. Tak. Drugą drogą w ogóle, od góry. Kurde. Vanish. Koniecznie. Tędy też nie ma przejścia. Tędy jest przejścia. No. Idźcie sobie w cholera. Tędy nie przejdę? Przejdę. Ale aż jestem aż zgrzany, słuchajcie. To jest... Stelfik. Przyjemne emocje. O, to jest samotny. A ja już wszystkich pozabijałem. Chociaż to nie będę tracił czasu na bicie kogokolwiek. Czymkolwiek. Tak, bo to jest ten sam układ. Ten sam układ jest tutaj. Mogę zrobić tak. Distract. I się przekraść tędy po prostu, po cichutku. O, i tu się skitroć. Hop, get the treasure. Super, i teraz się tylko trzeba stąd wydostać jakoś. I chyba łatwiej będzie tą drogą, szczerze mówiąc.
Mimo wszystko. Tu wiem, że jest ślepa. Czyli tędy. Trzeba uważać tylko na te biegające patrole. Ale się przekradniemy po cichutku, myślę. Tak, tędy się szło. To jest najgorsze miejsce, bo to jest takie zagęszczenie tych mobów. A ja muszę się wydostać tędy do góry. To jest dokładnie układ jaskini, jak przy Ogrimarze. Dobra. Tutaj chyba mnie coś zauważyło. Tędy jest do wyjścia droga. No to tak, distract. O. Ominąć. Tu już jak mnie trafią, to zdążę zwiać. Nie powinno być problemu. Ale może się uda w ogóle... A! Jest! Światło dzienne. Spierniczamy stąd. Jak najdalej. Czas nagrania. Mam 28 minut na komórce, a wiem, że nagrywam dłuższego. 36 minut. Dobra, słuchajcie, dolecimy zrzucić ten quest. Czyli wniosek jest prosty. Nie skipowa- nie ma co skipować jakichkolwiek bonusów i tak. Trzeba po prostu robić swoje. I tyle. No, przeleciałem za daleko. Fly to the Iron Docks. O, 50, 40, 30, 20. No i co? To są, gdzie są te, przepraszam, żelazne doki? Get the treasure, aha. A, już widzę, dobra. Dobrze. Teraz musimy zrobić, on na tych się baguje. Auto, o, kapsuła może. Auto, pilot, AAP, skip. Dobra. Następny skarb? Boże. Za co? A, tu jest, widzę go. Dobra. Tu ktoś był, na szczęście mi wyczyścił drogę. Nie muszę się z tym... szajstem szarpać. Up the gate. Get the treasure. Jeszcze jeden? Tak, wszyscy z tym Adonem popierdzielają, to już widzę, bo po prostu, bo tam gdzie, jestem dokładnie tam, gdzie wszyscy. Tu ktoś chyba się, nie, tu się biją. Gdzie jest ten skarb? Pięć yardów pokazuje. Może na drzewie? A, no bingo. To fajnie wymyślili akurat. No tak, bo one dają bardzo dużo expo. Czyli zrobiłem bar expa, latając tylko i zbierając jakieś gówna z ziemi. I tyle. Także całkiem spoko. Tu byliśmy. Tu były chyba te ogry. Nie. O, może i nie. Fermur, następny skarb. Tu jest pewnie gdzieś. O, a tu jest fajna muza przynajmniej. No i co, gdzie ten skarb? Pewnie poniżej gdzieś. Już wiem, gdzie jest. Tu. Wbity w glebę. Na szczęście Rogue może się przekraść. Aha, tylko że on utrzymuje, ta kość utrzymuje całą tą górę, coś czuję. O właśnie. Tak mi to wyglądało. No ale się udało. Dobra, spadamy stąd. Na sapie. Następny skarb. Ale tu jest fajna muza, nie wiem czy ją słyszycie, ja mam mocno, dosyć mocno audio wyciszone. Bo jest... teraz jest taka moda, że boty na YouTubie zgłaszają roszczenia do jednej dziesiątej sekundy nawet utworu. Znaczy, tutaj chyba nie muszę z niczym walczyć. A, już go widzę, dobra.
O. Użycie tego daje 50 resursów do garnizonu. To zaraz gdzieś tu wylądujemy. Już miałem kończyć. A idę dalej. Dobra. Trudno. Przeciągniemy ten odcinek. Odcinki się teraz nie pojawiają tak regularnie. To mogę trochę przeciągnąć. Następny skarb. Strasznie tego dużo. Strasznie to męczące. Ale dobra. Ta sytuacja wymaga złapania piwa. I tu będę musiał zrobić bonus kolejny. Jeżeli tak, to mam dość. Get the treasure. Jest, dobra. Ta, przynajmniej te lokacje są wyczyszczone, bo tu co chwilę ktoś ląduje. A, i mam zrobić... Mam zrobić bonus, dobra. To moi drodzy, tutaj kończymy. Sorry, ale... na dzisiaj nie mam już siły na robienie bonusów. Dziś sobie tutaj zaparkuję, bo nie wiem, czy mnie nie przeloguje. Nie, powinien zostać na mancie, ale wolno ryzykować. I cóż, pożegnam się z wami serdecznie. Dziękuję, że wytrzymaliście 40 minut i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć.